Witam serdecznie. Dziś zrobimy zupę z mięsa z dzika. Będzie to krzepka. Użyjemy 8 ziemniaków, 250 g pieczarek, fasolka szparagowa pół kilo, 4 cebule, 3 papryki czerwona, żółta i zielona, 3 marcheweczki, 1 pietruszka, kawałek selera, kawałek pora, 4 ząbki czosnku, koncentrat pomidorowy. Użyjemy jako przyprawy papryka słodka, ziele angielskie, liść laurowy, kminek, pieprz i sól. Na początku oczywiście musimy podsmażyć mięsko. Zrobię to od razu w garnku, w którym będzie się gotowała zupa. Mięsa z dzika mamy 1,5 kg, jest to szynka. Który mamy rozgrzany, to wrzucamy nasze mięsko. Oczywiście pozwoliłem sobie wcześniej pokroić mięsko, kosteczkę. Teraz poczekamy, aż nam trochę woda odparuje, mięso się przesmaży i będziemy dawać po kolei następne produkty. Teraz, gdy mamy chwilę wolnego czasu, możemy pokroić sobie nasze warzywka. Zacznę od cebuli. Cebulę kroję w paseczki. Teraz skroimy marcheweczkę na pół i w pół księżyca. Pietruszkę skroimy tak samo jak marchewkę. Mięsko podsmażone i dajemy naszą cebuleczkę. Daję paprykę czerwoną, liść laurowy, łyżeczkę pieprzu i łyżeczkę soli. Następnie dodam naszą marchewkę, pietruszkę i seler. I teraz jak wszystko jest już pomieszane, zalewam wodą, żeby teraz się ładnie wszystko dusiło z warzywkami i przyprawami. Teraz, gdy gotuje się nasza zupa, pokroimy sobie ziemniaczki w kostkę. Ja ziemniaczki kroję w rękach na pół, na trzy i w taką kostkę. To teraz będę kroił paprykę też w kosteczkę. Najpierw powykrajam środki w różne sposoby. Ja mam taki, że na pół i wyciągam gniazda. Ok, papryczkę mamy już przygotowaną. To teraz skroimy pieczarki. Ale są to małe pieczarki, więc damy je tylko na pół. Doleję jeszcze wody. Po dodaniu wody nasza zupa już się zagotowała, więc dajemy teraz ziemniaki. Minęło już 45 minut, to teraz dodamy fasolę, paprykę i pieczarki. Skroimy jeszcze pora. I dodamy go do zupki. Ale gęsta będzie. Gęsta i pyszna. Teraz dodamy koncentrat pomidorowy. Cały słoiczek. Dodamy teraz kminek i zetrzemy czosnek na tarce na małych oczkach. 4 ząbki. Jak nam się to wszystko zagotuje, doprawimy do smaku. Teraz będziemy degustować naszą zupkę. Już jest gotowa. Oczywiście można jeszcze ją doprawić sobie. Degustacja. Spróbujmy naszej zupki. Niesamowity smak. Naprawdę. Uwierzcie mi. Niesamowite. No, ciężko to opisać, ubrać w słowa. Ten smak, jak smakuje ta zupa. Polecam każdemu. Jest naprawdę wyśmienita. Można zrobić wersji na ostro, dodając chili bądź papryki ostrej.
ale tak jak ja zrobiłem, w zupełności wystarczy, żeby nie jedno podniebienie było zadowolone. Dziękuję za oglądanie, trzymajcie się, hej!